W czasie wojny pewien żołnierz sumiennie pisał do swej matki raz w tygodniu, aby wiedziała, że wszystko jest w porządku. Jednak pewnego tygodnia nie dostała listu i od razu zaczęła się martwić. Jakiś czas później otrzymała list od armii mówiący, że jej syn został pojmany do obozu dla więźniów wojennych. Zapewnili ją jednak, że nie ma podstaw, by myśleć, że amerykańscy żołnierze są tam źle traktowani. Kilka tygodni później kobieta w końcu otrzymała list od syna. Droga mamo, postaraj się o mnie nie martwić. Dobrze nas traktują i zostanę wypuszczona, jak tylko wojna się skończy. Pamiętaj, by odkleić znaczek dla małego Teddy'ego do jego kolekcji. Kocham cię, Joe. Kobieta ucieszyła się z listu, ale była zdezorientowana, bo nie miała pojęcia, kim jest mały Teddy. Postanowiła jednak odkleić znaczek, jak życzył sobie syn. Na odwrocie znaczka widniał napis: oni odcięli mi nogi.